Morgul, wieszcz murloków. Zaprasza cię na imprezę. Siema, jestem Zawit, oczywiście jestem na moją drodze PW Motali, która myślę, że wielu z was mogła umknąć z radaru po wyjściu dodatku Ciemne Zaułki z Gadżetonu. Moi drodzy, Paladyn. Paladyn i już to słowo brzmi troszeczkę nieznajomo. Moi drodzy, Paladyn w swojej odsłonie bardzo, bardzo myślę, że ciekawiej. To jest to, co z pewnością mogę powiedzieć o tym deku, bo na pewno nie jest to dek, który wyróżnia się jakąś swoim wydajnością. Jest to dek, którego motywem przewodnim jest, jeśli jakikolwiek motyw przewodni tutaj istnieje, to healing. Healing naszej głównie twarzy. Mamy tutaj wszelakie sposoby przywracania sobie zdrowia od zakazanego uzdrowienia przez panią Mikstur, Kiozara Lansjerza, skoczka z Kości Słoniowej, a nawet jest coś takiego jak Strażnik Królów. Strażnik Królów to karta, która myślę, że wielu z was mogła już dawno być zapomniana w waszej pamięci. Karta, która przez pewien czas po prostu była za wolna i nie nadawała się do mety, a później ja się złapałem na tym, że za każdym razem jak tworzę deck Paladyna, to po prostu automatycznie przeskakuję tę kartę. Tak z definicji po prostu nawet nie biorę pod uwagę, co by było, gdybym ją zagrał. W mecie, której, moi drodzy, jest bardzo dużo agresywnych decków, bardzo dużo face decków, jednym ze sposobów, myślę, że nie tym najlepszym, ponieważ przywracanie sobie zdrowia to nie jest najlepszy sposób na odpowiadanie na obrażenia, aczkolwiek jednym ze sposobów przywracania sobie zdrowia i robienie czegoś zarazem właśnie jest jedną z odpowiedzi, jakie możemy mieć na ten ciągły damage, jakie agro pakuje w naszą twarz. Moi drodzy, nie będę ukrywał, że nie jest to deck, myślę, że bardzo kompetytywny, jest to kolejny ten deck z tej mojej, że tak powiem, ukochanego koszyczka deki dla beki, więc dzisiaj będziemy próbowali bardziej się bawić, aniżeli grać, że miałem jakoś bardzo kompetytywny. To nie znaczy, że nie zamierzam się starać, moi drodzy, gdyż rzeczywiście wybieramy się, właśnie może to nie jest oczywiste, ale wybieramy się na ranking na poziom 12, zobaczymy jak to nam pójdzie. Też specjalnie wybieram się na ranking, ponieważ ten deck w jakimś sensie ma kontrolować to co na tym rankingu jest, a często na rozrywce są deki zupełnie wzięte z kosmosu. To co fajne jest też w tym moim deku, to to, że, znaczy moim jak moim, no w sensie, że tak powiem, złożyłem go nie wzorując się na żadnych innych, przez to myślę, że w jakimś sensie odbija się oryginalnością, co także odbija się na jego efektywności. Malforion to nie jest deck, to nie jest jednak matchup, który możemy brać na value w 0%, aczkolwiek możemy jakoś być, możemy jakoś walczyć z tymi jego bardzo nieprzyjemnymi golemami, które nawet wykraczają poza jakieś nasze zasięgi statystyk naszych kart. Żerowów Paliny Szlam jest fajnym airgame'em. Żerowów Palibrody nie tak dobry oczywiście. To, że mamy w tym deku parę synergii z boskimi tarczami, albo parę po prostu boskich tarcz, to, że bardzo one słabo się znajdują w meczach przeciwko magowi. Przeciwko druidowi aż tak nie, ponieważ jeśli on jednak bierze na twarz te obrażenia, to jest to zupełnie co innego. A cóż to jest? Nie mam pojęcia. Spróbujmy w takim razie od tego nie zginąć. Moneta Kramasz i lecimy później z Bagiennym Szlamem, Żarobuchem i Srebrnym. Tak, dokładnie tak sobie wyobrażam ten mecz. Bardzo fajnie, że Kramasz jest to karta, którą można wykorzystać o tyle uniwersalnie, że można na przykład ją zagrać z Branem, wtedy wszyscy nasi stronnicy w ręce dostają +2/+2, co jest ogromnym buffem. Możemy, co ważniejsze, zagrać Brana i dwóch Kramaszy naraz. No co prawda wtedy już dużo stronników prawdopodobnie nie zostaje w naszej ręce, ponieważ wyrzucamy aż 3 karty z ręki, więc no mała jest szansa, że pozostałe na przykład 4 to wszyscy są stronnicy, ale jeśli są, to bardzo, bardzo miło. Jednak jest to także karta, którą po prostu można zagrać w early game przeciwko takim rzeczom jak właśnie Zaklęty Kruk. Tutaj bardzo ładną odpowiedź mamy, w tego Zaklętego Kruka wpakujemy się Żrącym Bagiennym Szlamem. Nie jest to jednak Jade Druid, więc w jakimś sensie spełniło się ten mój zamiar, aby skontrować agro face decki, ponieważ jest to Beast Druid. Talia myślę, że dosyć też mało popularna, więc fajnie, że trafiliśmy na taki dosyć egzotyczny matchup. Egzotyczny w tym sensie, że nie dosyć popularny. Bardzo fajnie też będzie Żarłomuch na to odpowiadał, ponieważ będzie Żarłomuch jest tak świetną kartą przeciwko agro, że to jest nie do wyobrażenia sobie. To jest karta, która traduje się na stronników, ma prowokację, więc trzeba się przez nią przebić, ma jeszcze boską tarczę, leczy nas i kosztuje mało. W połączeniu z czymś takim jak Kramasz, gdzie ta karta jest postacią 3-3, która ma boską tarczę, prowokację i jeszcze leczy nas za potencjalnie co najmniej 6, no czy ja mógłbym marzyć o czymś jeszcze? Nie. Okej, bardzo fajnie, że mój przeciwnik tak zdecyduje się tradować. Ja w takim razie oczywiście zabiję to. Mam opcję tej konsekracji, tego equality, ale myślę, że to jest zupełnie bez sensu. Zrobimy tak. Nie wątpię, żeby druid grał to wyciszenie, ponieważ to, co najbardziej trafia w tego naszego biednego Żarłomucha, to wyciszenie albo zdejmowanie go z zaklęć. Ale jeśli on chce to zrobić w ten sposób, to ważne jest to, że nawet jak Żarłomuch zadaje obrażenia bohaterowi, to też przywraca nam zdrowie. To jest niesamowicie ważne, więc bez względu na to, jaką sobie chcę z tym poradzić, jak widzicie, Żarłomuch uleczył nas za 6, stajnował się za postać, on wziął jeszcze 3 obrażenia na twarz.
No, o czym mógłbym jeszcze marzyć? No, myślę, że o niczym. Tutaj zagramy srebrytowego, żeby zabić tego wilka. W przyszłej turze możemy bardzo ładnie zagrać Bardza. Nawet nie wiem, czy Bardza już teraz by nie mogło lepiej zagrać, ponieważ jeśli tak, jeśli dostaniemy Ragnarosa, to jest super. Jeśli dostaniemy Tyriona, jest super. Jeśli dostaniemy tego kolegę 7 many 6-6 z prowokacją, też jest fajnie. Jednak srebrytowy champion o tyle się podoba mi, o tyle mi się bardziej podoba, że możemy już go strajdować, a w następnej turze zagrać Bardza, bo i tak nie mamy nic lepszego do zagrania. Więc no, to jest kwestia tego, co wolę zagrać. To jest bardziej, myślę, że to jest lepsze, ponieważ stawiamy coś na stół. Jakoś się nie boję tego, że co on zacznie nagle tradeować. Jak mnie poleci w twarz, to niech mnie poleci w twarz. To mnie nie przeszkadza. Zobaczymy, co dostaniemy. No właśnie, dokładnie o tej postaci mówiłem. Opiekun sposobem tego załuka, który nie dość, że sama prowokacja, to jeszcze daje stronnikom po naszej lewej i prawej, znaczy po jego lewej i prawej boską tarczę. To jest niesamowicie przydatne w niektórych meczach. Znowu, przeciwko magowi i tego typu dekom nie jest najbardziej wydajny sposób na poradzenie sobie. A wydaje mi się, że to jest equality, bardzo fajne equality, bo strajdujemy tak, zginie jedna, druga, trzecia postać, możemy zagrać equality i uroczyste czuwanie. Z drugiej strony możemy też zagrać serbytowego czempiona, strajdować raz. No i właśnie nie, serbytowy czempionak ktoś dobrze coś sobie nie radzi, więc zagramy equality, przepraszam, najpierw zagramy tak. Zaczynajmy przedstawienie! Tak, equality, raid. I dobieramy sobie elegancko dwie karty, możemy coś jeszcze sobie nie, za jeden mamy akurat nic nie ma w moim deku. Nic. Znaczy jest karta za 0 many, jest to zakazane leczenie, no ale wiadomo, że teraz nie chcielibyśmy go, zagrać. Generalnie z tego momentu jest tylko nam fantastycznie. O, a on jednak gra jakiś midgame, to nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się w żaden sposób tego, no ale dobrze, niech sobie gra ten midgame, kto mu będzie jakoś tam zabraniał. Myślę, że skoczek jest tutaj najlepszy. Znaczy nawet nie tylko myślę, ale tak jestem pewien. Nie, stracimy prawdopodobnie dużo healowania. Powiem tak, na pewno nie ręka ochrony, pytanie, czy przetrwają najsilniejszy, czy pieczęć mistrzu. Myślę, że przetrwają najsilniejszy może być fajne, ponieważ nie mam obecnie żadnego AoE, a w przypadku tego, jak on ma dużo takich postaci na stole, to przetrwają najsilniejszy może być fajne. Więc... Ale pieczęć mistrzów z kolei też jest spoko. Problem jest taki, że obecnie mi jakoś bardzo nie jest potrzebna, bo to się prawdopodobnie albo tak strajduje, albo to strajduje Hero Powerem. To się strajduje pewnie gdzieś tutaj. Znaczy, pytanie, czy on w ogóle będzie chciał tradeować, no. Pieczęć mistrzów, przepraszam, też jest fajna do Akulite Bólu. Też jest fajna na kolejnego skoczka. Jeśli chodzi o healing, no to wiadomo, i tak dostanę tyle samo, więc tylko się waha między tymi dwoma postaciami. Myślę, że on wyrzuci wszystko na stół przy turze, więc fajnie by było sobie poradzić z tymi wszystkimi średnio dużymi postaciami, więc zagramy, weźmiemy przetrwają najsilniejsze, jak mi się zdaje. Tak, bo też nie mam gwarancji, że to wszystko, co mam obecnie na stole, będzie żyło. Byłaby ogromna różnica, gdyby ten tygrys ścierniodławych miał prowokację, przepraszam, nie miał tego ukrycia, bo prawdopodobnie wtedy bym wolał za niego tradeować, aczkolwiek też nie jestem tego pewien. Mógłbym wtedy zagrać equality, tradeować, byłoby fajnie. Troszeczkę boli, że nie wzięliśmy pieczęć mistrzów, ale z drugiej strony się on tutaj strajduje, no to pieczęć mistrzów mi w żadnym sensie nie pomogła. Okej. I daj mi teraz przetrwają najsilniejsi. Tylko strajduj na początku. Nie, znaczy właśnie nie traduj. Nie zostaw go. No dobrze, trudno. Zbieram przetrwają na silniejszy i falimy go w twarz. Teraz zbieram, że my obrażeń przy okazji, no ale pozbędziemy się czterech postaci 2-2, więc myślę, że jest spoko. Tak, przetrwają na silniejszy. No nie ma sensu tutaj tradować, bo nic z tym absolutnie nie osiągamy. Pójdziemy w twarz. Zadziałało to praktycznie jak taka trochę konsekracja. Prawdopodobnie mogłaby być to równie dobrze konsekracja. Tak jak powiedziałem, on mnie może walnąć jeszcze raz w twarz. Ja mam healing. Mam naprawdę bardzo dużo jeszcze sposobów do poradzenia sobie z tym, co mi tutaj serwuje nasz przeciwnik. Co ja bym tu wolał zrobić? Właśnie nie wiem, czy mamy opcję zakładania equality, wzięcia tego na twarz i strajdowania tutaj. Zdaje mi się, że to jest to, co zrobię. To będzie 6 many i będę miał 8, więc mogę jeszcze dograć Hero Power. No ten Hero Power jakoś... What? Co? Dlaczego to? No dobrze, jak tam wolisz sobie. Problem jest taki, że troszeczkę niebezpiecznie tutaj jestem na coraz niższym zdrowiu, aczkolwiek tak, no muszę to zrobić. Muszę zagrać równość, muszę zagrać tak. Tutaj dotradować, zagrać to. W przyjęciu mam Brana Miedziobrodego z skoczkiem. To jest też kosmiczne combo, ponieważ jest to combo, które generuje ogromną ilość value, a przede wszystkim w tym meczu będzie nas leczyć. Jest szansa, że mój przeciwnik może mnie zabić teraz. Jest taka szansa. Nie wiem, czy ona jest taka mała nawet. Aczkolwiek no, to czego ginę, to będą dwa swipy. Ginę też od dowolnych 7 obrażeń, ale 7 to akurat nie. Nie. Nie może. Wow, w sensie fajnie, że ten, że najpierw zagrałeś swipe'a. Nie mów mi, że możesz mnie zabić. Nie? Jeden off! Aaa, misplayował!
Ojej, jest ogromny błąd, to jest fatalny błąd. Mógł mnie zabić, w sensie to mój przeciwnik. Mój przeciwnik po prostu zepsuł. No nie powinniśmy być z tego jakoś bardzo. No nie, co to jest? Co to jest? Ja się chciałem tutaj leczyć. Według mnie weźmiemy to, co mnie najbardziej leczy, bo ja wygram ten mecz nawet nie mając jakichś super tutaj super stronników, więc po prostu gramy tych pomniejszych rekrutów. Jest jedna postać rzeczywiście w moim deku właśnie taka. No i Dark Królów, po prostu wybierzemy to, co jest, że tak powiem, największe. No i jest problem, ponieważ ja zrobię na pewno tak, ale on jest nadal, ile? Trzy off. To znowu, to jeśli ma swipe'a numer 2, jeśli ma... Wydaje mi się, że żadnej innej pojedynczej karty nie ginę, oprócz swipe'a, bo raczej nie granicz z szarżą. Raczej nie ma... Okej. No jeśli on teraz nie zabije Brana, a nie ma jak zabić Brana, to my się udadzimy za kolejne 12. No i niestety, no, wygrywamy tym, że nasz przeciwnik po prostu zmysplayował. To nigdy nie, że tak powiem, nie smakuje dobrze, ale... A takie wygrane też trzeba tak powiem, akceptować, prawda? Nie będę gardził tego wygrana. Tutaj stradujemy chyba w ten sposób. Jestem ciekawy, czy on będzie chciał zabić Brana, czy nie. Zgramy Akolitę. Walimy go w twarz. Zgranie tego z Hero Powerem jest troszeczkę mi się nie klei z moim planem, który jest taki, że chciałem go zabić. No cóż, no w sensie taki mecz po prostu wygraliśmy, bo myślę, że trudno będzie już go przegrać z tego momentu. Ale taki mecz wygraliśmy po prostu, bo on przeciwnik zmysplayował. On mógł zagrać tego swipe'a, mógł zadać jedno obrażenie więcej, więc nie do końca jest to mecz, z którego w jakimś sensie jestem dumny. Bardzo fajnie, że zagrałeś to, ja mogę teraz dobrać sobie zakolity za darmo, jeszcze zakolity dobiorę kolejną kartę. Okej, mamy... może mam Litala. 9, 10, tak? 5, 4, 9. Tak, mam Litala. No cóż, no w sensie wygraliśmy w jakimś sensie fartem, albo po prostu, znaczy to co na pewno mogę powiedzieć, to to, że lepiej grałeś w nasz przeciwnik, to nie znaczy, że graliśmy dobrze. Spróbujemy do tego jeszcze jeden mecz właśnie z tym deckiem, może trafimy na przeciwnika, który aż tak bardzo nie zmyslejuje. Jestem ciekawy, czy on w ogóle zauważył ten mysle, myślę, że zauważył, ponieważ to jednak nie było sensu grania swipe'a na samym początku, a później dopiero tego Drake'a. W sensie, czasami jest taka opcja, że warto jest zagrać, nie wiem, no nie, w sensie w tamtej konfiguracji myślę, że to nie miało kompletnie sensu. Tral, czyli to, co mamy targetować, mamy próbować bardzo odeprzeć tę jego ofensywę. Mamy dwóch proroków zagłady i ich właśnie będę szukał tutaj. Będę tak samo szukał, myślę, że pani Mixtur nie aż może tak bardzo, ale o, jest prorok zagłady, bardzo fajnie. Prorok zagłady, co ważniejsze, którym możliwe, że pozwoli mi zagrać uroczyste czuwanie, bo jeśli zginie, jeśli jego zagramy najwcześniej w drugiej turze, tak? Więc jeśli będzie trzech stronników na stole, oni zginą, to ważne jest to, że oni giną w naszej turze. To jest coś, co łatwo może umknąć tam, ale te postaci giną w naszej turze. Okay. To, że nie ma drop poza jeden, to nic nie znaczy. Może jest to Jade Shaman. Z Jade Shamanem myślę, że możemy jeszcze rywalizować, jeśli chodzi o że tak powiem, plan value, ale to też jest tak, zależy jak bardzo on jest Jade Shaman. Jeśli on jest taki Jade Shaman, że on gra nawet jakiegoś białookiego Inzota, no to może być ciężko, ale jeśli gra same te postaci nefrytowe i żadnych jakichś tam jeszcze bardziej większych rozmaiceń, to jest spoko. Tylko nie taunta. Elegancko, fantastycznie. Najlepsza karta, o jakiej mógłbym teraz marzyć. Sterydujemy, prawdopodobnie będzie to uroczysty. Okej. Okay. No okej. Okay. No niestety w takim razie mój przeciwnik odebrał mi możliwość zagrania uroczystego czuwania, co nie jest przyjemne. Myślę, że jak wyekwipujemy srebrytowego, no granie, w sensie granie tutaj w inny sposób byłoby trochę słabe, bo właśnie nie wiem, czy pacać go, no bo jest szansa, że on ma jak sobie poradzić z tym srebrytowym czempionem. Zabijanie jednak tego totemu jest dosyć słabe, no widać, że już go jakieś tutaj karty świeżbią, więc jestem ciekawy, no bo jeśli spodziewam się Uza, to powinienem chociaż stradować albo walnąć go w twarz, co najmniej, albo stradować w to 1-1. Ponieważ mam drugiego srebrytowego czempiona, a też szansa, że on w pierwszych 7 kartach dostał tego jednego Uza, którego prawdopodobnie gra. Nie gra wokół Uza. W ten sposób właśnie deklaruję, że ja nie gram wokół Uza. Jeśli ten Uz będzie, no to przykro, ale... Ale nawet, no wiem, machał wokół tą kartę, ale myślałem, że to może blef. Niestety to nie był blef. Okej. Okay. Bardzo ładnie wygląda według mnie prorok zagłady. On ma na stole 6 obrażeń, więc brakuje mi dosłownie jednego. Ale to nie jest, myślę, że problem. Mogę zagrać na ten prorok zagłady pieczęć mistrzów, ale myślę, że to jest troszeczkę już za dużo. Myślę, że on ma te obrażenia, w sensie wątpię, żebym nawet jak zagrał tą pieczęć marodów, to wtedy on po prostu musiałby wtrajować cały stół w tego Doomsayera. To też jeszcze moment bardzo ciekawe, tak zagranie...
Nie. Twarz. Bo jeśli bym zagrał twarz, to było marzenie po prostu, bo ja bym mógł dobrać dwie... Tak! Nie mam tego wrażenia, to jest niesamowite! Jak to się... Ma wyciszenie. Nie ma wyciszenia. Ma wyciszenie? Nie ma wyciszenia. Nie ma. No bo, jeżeli się strzelał wszystkim w twarz, to nie, wątpię, żeby z pięciu many znalazł 7 obrażeń. To jest, nie, to jest niemożliwe. Co?! Dograłem tego temu jeszcze mniej ma... Znaczy ma sens, okej, okay, no bo i tak miałem 5 postaci na... tak. Jeśli dograłem tego temu, nie ma tyle sensu, gdyby nie było 5 postaci na stole, bo wtedy moje uroczyste czuwanie... Bo moje uroczyste czuwanie i tak jest za darmo, a on przynajmniej sobie... Okej, okay, ale chcę coś do zagrania. O, to jest dobre, ale to ile to dostaje? 2, to 3 postaci tym boostuje. To nie jest strzał, ale to też nie jest fatalne, powiedziałbym. Zagramy tak. Też możemy w przyszłej turze zagrać Kodo podwójne. Kodo 5 many 5-7, to jest super. To, jako postać 7 many 8-8, 3 many 5-5. Dostaliśmy tylko na trzech postaciach, więc... Bram przeżyje! Bram! Dokładnie tak, fantastycznie. Jak Bran przeżywa, to ja jestem mega szczęśliwy. Możemy teraz zrobić tak, strajdujemy, pacniemy, dobijemy Branem Kielzer. Tak mi się wydaje, to wygląda spoko. Granie tego nie ma niestety żadnego sensu. Możemy zagrać też pieczęć Maradów na Branie, zabić to, to wygląda super. Tylko problem jest taki, że... Nie, to jest super zagranie. No tak, no to jest ekstra zagranie. To jest fantastyczne zagranie, bo jeszcze możemy dograć tu Silvera. A tak to byśmy zagrali tu Silvera i w sumie nic. Możemy zagrać w sumie tu Silvera, strajdować, Branem pójść w twarz. Ale wtedy on ma to na stole i może, możliwe, że ma jak sobie poradzić z Branem. Wtedy Bran będzie miał ile? Bran będzie miał 4 życia. Ale przynajmniej się na coś strajduje. Według mnie takie zagranie jest spoko. Czyli tak. Pac. To strajdujemy tutaj. No i wyekwipujemy tu Silvera, no bo nie spodziewam się drugiego. A możliwe, że tu Silverem to było lepiej tradować? Aczkolwiek myślę, że tu Silver będzie miał wiele lepsze zastosowanie. W przyjęciu, że mamy też tego opiekuna, który akurat do synergii z Branem ma żadną, ale będzie mógł... Nie, co? Drugi? Co? To jest jak... Okej, Hex tutaj jest bardzo fajny. Hex tutaj jest fantastyczny. Bardzo mnie cieszy taki Hex. Jest Żarobuch. Żarobuch, który jest okej. Tutaj powiedziałbym, traduje się na te postaci, więc okej. Tylko problem jest taki, że... nie wiem, czy jest sens grania tego Żarobucha tutaj. Ja bym z nim poczekał. Bo zagramy to, zajrzymy do jego talii. Myślę, że... Znaczy, nie mamy dużych szans na wygranie tego Jousta, ale okej. Okay. Wykorzystał jednego Hexa. To jest super. Tym bardziej, że ja nie miałem nic już do tego Brana. W sensie, to dosłownie było nic. Nie wiem, czy jest sens tutaj grania tego Żarobucha, bo oddamy go po prostu za to i za to. Ja myślę, że ten Żarobuch ma troszeczkę większe i lepsze możliwości. No, zagramy tak. Zagramy trochę wolniej. Też szczerze mówiąc, my musimy grać trochę powoli, bo mi się kończy paliwo według mnie w ręce. Znaczy kończy, to wygląda jakbym miał jeszcze paliwa bardzo dużo, ale nie aż tak. No, powiedz mi, że trzy. Trzy. To była jednak ogromna różnica. Taka, można powiedzieć, no, zmieniająca grę kompletnie różnica. Mamy fajne zagranie z tym i z tym, ale wolałbym rozjemca Eldorów zachować na o wiele większe postaci niż na jakiegoś tam Drake'a. To kombo jest o wiele lepsze na jakiegoś... znaczy no Białookiego nie aż tak bardzo, ale na jakieś takie postaci, które nawet jak mają jeden życia, są problematyczne. Muszę wymyślić jakoś, czy Szaman ma coś takiego. Nie, wydaje mi się, skoro on gra Białookiego, to on pewnie gra Zota. Więc... i quality konsekracji powinniśmy zatrzymać na stół z Zotem. Aczkolwiek to będzie bardzo chyba trudne, żeby go odwaliować w tym momencie już. Konsekracja! No niestety. Ja bym zagrał tak? Chyba? Bardzo przeszkadza mi ten totem, bo gdyby ten totem nie był taki, to by byłoby fajnie. A tak on jest taki, to bardzo przeszkadza. No, bo mógłbym strajdować tutaj na przykład po daniu opiekunem. Bo teraz jak dam opiekunem temu Divine Shielda, to on jeszcze będzie, że tak powiem, dychał. W sensie będzie po prostu bardzo, bardzo potencjalnym celem na Hexa. Możemy zagrać to w sumie? To po prostu zginie od jakiegoś Drake'a, tak? Ten drzewi nie daje. Więc jako po prostu opiekuna. Aczkolwiek to też nie jest największe value, jakie mogę wycisnąć. Bardzo kuleje Cardro w tym deku. Potwornie kuleje Cardro w tym deku. To bardzo mnie boli. Zagranie tego i proroka zagłady mi jest beznadziejne, więc ja po prostu zagrał to i zobaczył, co on zrobi, no. Nie wiem, czy był sen... Znaczy... A, to był błąd! Ojej! Tak, misplay. Przepraszam. Ja zapomniałem, że ten...
My się ciągle to myli, bo jednak mało eksperymentowałem z tą, mało grałem tą kartę. Opiekun Podstępnego Zaułka oczywiście daje boską tarczę, a nie prowokację. To mi się pomyliło, to był kompletny misplay. Powinien opiekun, tak, rekrut powinien dostać boską tarczę. To był błąd, to był głupi błąd nawet, żałośnie głupi błąd. Ach, niestety. Kolejna burza z piorunami za ile? Za 4? Co? Nie za 5, tylko nie mówisz za 5. Za 4, okej. Okay. Nefrytowa błyskawica i trade. Okej. No to mamy problem duży. To jest jakaś karta, którą mogę to rzeczywiście zagrać. Aczkolwiek wydaje mi się, że Prorok Zagłady może być najlepszy tutaj. Prorok Zagłady za Żarobuchem. No. Jeśli on znajdzie sposób na poradzenie sobie z tym, to będzie musiał naprawdę chyba wpakować mnóstwo rzeczy w to. Gorzej, że będzie mógł znowu dobrać kartę z tego totemu przywołany. A mi się wydaje, że my nie możemy jednak lecieć w fatygę z nim. Znaczy w fatygę możemy, ale... Nie, no nie możemy, bo on ma Zotta. Skąd się w ogóle wziął kontrolny szaman? Jak on sobie radzi z agro? Come on, on gra Białookiego. Znaczy Białookie akurat nie jest taki fatalny przeciwko agro, ale... Ale fakt... Znaczy no nie, no musi grać Zotta, no bo inaczej... Ale z drugiej strony widziałem tylko Białookiego, nie było żadnej Sylwany, nie było... Okej, okay, to jest drugi Hex? Co zrobisz z Tyrionem? Co ty zrobisz z Tyrionem? Nie wiem, co zrobisz z Tyrionem. Co? Jesteś... super, najlepiej... Nie, no jest fajnie, w sensie fajna to jest gra, bardzo mi się podoba generalnie ta gra. Wow. No to musimy teraz wysnajperować 1/3 dosłownie. Da się zrobić? Da się zrobić, proszę bardzo. Nie, no nie możemy tak zrobić. Grałem tego strażnika tak bezpiecznie, powolutku, pomalutku. Przyda mi się strasznie konsekracja, nie ukrywam. Znaczy tak, jak w sumie trafimy tym kodo to, lub to. Nie, ale tak strażnik jest najlepszy. Bo też gramy najbardziej podmane, to będziemy mogli gdzieś wcisnąć później z, na przykład z takim rozjem Zoldorów. Ale to, że on z tego dobiera tyle kart, to jest niepoważne. Ja mam jeszcze jednego akolitę w deku. Ja mam jeszcze z kart draw, chyba tylko akolitę jeszcze jednego. Bo już jeden był. Był jeden też, jak to się nazywa? Była tam jakieś czuwanie za 5 many, które zagraliśmy w ogóle za 0, więc to było spoko, ale... Mamy tego Uza, który będzie odpowiedzią moją na prawdopodobnie jakąś broń, którą gra, bo też mi nie chce się wierzyć, że on nie gra broni. Było strasznie dziwne. Portal Maelstromu za 3, no fantastycznie! No, to też jest takie, że on dostał... To był 1/4 na dostanie tego totemu w poprzedniej turze. No jak... No nie. W tym deku przydałby się drugi Bran Miedź Obrony. O, to by było dobre. To by było dopiero dobre. Tyrion? Ej, Tyrion easy game. Patrzcie teraz, Tyrion. Nawet nie jest na to taka mała szansa. Dawaj Tyriona. No i elegancko! No i bardzo dobrze. No i bardzo fajnie. Świetnie, fantastycznie, cudownie, ekstra. I Hero Power. I będziemy po prostu tą bronią cisnąć na niego stół jeden po drugim i będziemy próbowali chyba jako nasz win condition zakosztować fatygi. Znaczy my to na pewno zakosztujemy fatygi, ale wydaje mi się, że szaman nie ma tyle... Fajnie by było, gdybyśmy to my stawiali na nim presję. To by było piękne, bo moje marzenie to by było coś, o czym ja... O, no nie, to nie jest broń, rzecz mówiąc, którą chciałbym jakoś się bardzo pozbywać. Ja bym najbardziej marzył teraz equality, konsekrację i ja jestem najszczęśliwszy w świecie. Bo też jest fajne, że on wykorzystał oba żarące szlamy przed Tyrionem. I praktycznie to, z czym ja mogę wygrać tę grę, to jest dosłownie Tyrion. Ej, daj mi po prostu konsekrację, nawet nie, bez equality, konsekrację. To są 0.2. Come on, zróbmy to. Okej, okay, z tego też mogę dostać konsekrację. Patrzcie, easy game, dostajemy konsekrację. To nie jest takie małe prawdopodobieństwo, to są... Mam 3 karty do wyboru. Konsekracja, 1, 2, 3, go. Chyba się nie zrozumieliśmy do końca. To jest też dobre w sumie. Portal Srebrnej Luny też wygląda spoko. Portal Luny wygląda fajnie, bo ja mimo wszystko nie chciałem już tak bardzo dobierać. Ja nadal liczę na tą fatygę. Więc zagramy portal. Na tej postaci, co też mam nadzieję, że mu utrudni życie i dostaniemy jakiś chory drop za 2. Chory drop za 2. To jest chory drop za 2, fantastycznie. Zabijam to, bo to jest największy problem. Tak. To jest chory drop za 2, jak ja dostanę z szamana Hexa, jak ja dostanę z szamana albo burzę z piorunami nawet, albo dostanę... Super, że on to traduje, fantastycznie, super. Człowieku, ekstra, po prostu, że mój przeciwnik wydaje mi się, że robi wszystkie błędy, jakie tylko można. I to, i nadal ja przegrywam, to jest takie smutne. Nie, dobra, equality, czy konsekracja, go. Konsekracja, go, bo ja nie gram niestety tego. Po co to zabijasz w ogóle? Po co to zabijasz? Nie wiem. Daj mi też... No, zagrać słaby dosyć, no trudno. O nie! Znaczy ta, nie, tak, nie, nie wiem.
Zastanówmy się. Na czterech kartach to dostanę? Granie tego kodo, w sensie, co to kodo? Jak, to kodo ma jeden, drugi... Ja tego nie chcę zabijać, w sensie ja chcę, żeby to go zabiło, bo myślę, że on może nie mieć aktywatora do tego i to będzie na jego stole cały czas, więc jak on będzie tak szybko dobierał karty, to on naprawdę się zabije fatygą. Więc ja muszę po prostu przeżyć, co nie jest takie trudne, bo jeszcze mam drugiej quality, dwie konsekracje w deku, więc ja mogę wyzerować mu stół nawet z dużą ilością golemów. Ja mam drugiego Aldora, więc to też jest sposób. Według mnie najlepszy jest Aldor tu, znaczy tak, Kramarz, Aldor, pędzące kodo. Tylko pytanie, czy kodo gramy przed Aldorem, czy po Aldorze? Czy ja wolę zabić 1-5, czy 2-3? Wydaje mi się, że 2-3 bardziej wolę zrobić. Czyli tak, Kramarz, ale też lecimy wtedy wszystkim, co nie? Wszystkim na stół lecimy. Ja w sumie nie mam już nic potem. No ale muszę jakoś odpowiedzieć na ten stół, tak? To nie ma opcji. Więc zrobimy tak. Przepraszam, najpierw kodo. Tak. Później Aldor na tym, a później zabijamy to. No i trafiliśmy w 2-3, więc idealnie. Zabiłem to? Zabiłem to. Fantastycznie. Dobra, tura cała rozegrana, ekstra. Jeszcze mamy dwie, no 2-4-3, to nie jest jakiś szał. Okej, okay, on ma jeszcze drugą burzę z piorunami, bo jedną wykorzystał. Dwa portale Marstromu już były. Dwa heksy już były, to jest fantastyczne. Białooki, więc... A, bo ja w sumie nie mam teraz... Znaczy mam tego i to equality jako taką... Ma strasznie duże staty na stole. On nie ma heksa i nie wiem, co on z nimi zrobi. Ja dosłownie nie potrafię sobie wy... O, nie, 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 nie. Dobra, equality, w sensie konsekracja, to jest to dwie, jedna czwarta szans, tak? Ja to muszę trafić, tak? To się musi zdarzyć, teraz, go! Konsekracja. No i proszę bardzo, można, no. Tylko problem jest taki, że to zabijam i to mnie strasznie boli. Ale z drugiej strony ja nie mam chyba innego wyboru. No on jest i tak cztery głębiej w fatydze, co nie? Więc ja bym zagrał, przepraszam, ale bym, jakbym to zmysplayował, to bym chyba się normalnie zabił. No, dobra. Equality, konsekracja i go. I wszystko naraz lecimy. Może być ten kolega? Tym walniemy w twarz, tym walniemy w twarz, tym chiroparujemy. I nie ma sensu grać tego jeszcze, bo myślę, że na pewno ma jeszcze jakąś drugą broń. Problem jest, znaczy tak, Lital jest na stole, więc my mamy szansę. Aczkolwiek, no wiadomo, druga burza z piorunami, myślę, że on to gra. No musi sobie jakoś radzić za agro. Na pewno może sobie poradzić z tymi postaciami. Może z tą nie, ale z tymi tak. Więc to będzie 9-10. Ja trzech obrażeń nie wyciągnę z deku za darmo, bo bym musiał... Nie, to jest niemożliwe. Więc Lital raczej nie mam. Jestem pewien, że on może to zabić. Albo się uleczy, coś takiego, tak. Co to jest? Earthshock? Earthshock to nie zadziała. Nie, to... A, Lightning Bolt. Lightning Bolt? Właśnie nie wiem, w sumie ja bym chyba Lightning Boltował to. Chociaż nie, bo to się wytraduje za tego mówcę. Wow. Się uleczył kolega? No nieźle. Ile mamy na stole? 12 plus... No nie ma Litala tu niestety. Ja nie wiem, wszystko to tradeował, co nie? Czy nie? Bo ja sobie też bym na przykład tak strajdował, tym tu, a tym zadał mu obrażenia. Bo ja chcę, żeby fatyga go po prostu zamordowała. To jest dobry plan, co nie? Możemy zagrać tego akolita, bo jak dobiorę jedną kartę więcej, to się nic nie stanie. A jeszcze mam bardzo dużo leczenia. A mi się potrzebne są teraz karty bardzo. Więc ja bym zrobił tak, ja bym zrobił tak, ja bym strajdował tu, w ten sposób. I walnął go w twarz. No i jak ma tę swoją... Jak ma tę swoją... Bo jeszcze ma jakąś broń, no na pewno ma jakiś Spirit's Claw. No jak on sobie radzi z agro, jeśli on nie gra Spirit's Claw? No come on, no poważnie, no jak on to robi? Z tymi samymi, tymi Jinju wodnymi mówcami? No nie ma opcji. On dostaje fatygę. Okej. Okej. Mamy na razie na to odpowiedź. Mam jedną szóstą na stomdykowanie i quality. Mam... O, to jest equality. Patrzcie, equality albo pokora. Pokora albo equality. Raz, dwa, trzy, go! No i dziękuję. Oczywiście pokora jest tutaj lepsza, prawda? Chociaż nie, w sumie to ona dosłownie tyle... Nie, equality jest lepsze, equality jest lepsze. Bo pokora, ci koledzy i tak giną od tego. Więc musimy zagrać equality. Equality wpakować w to... rekruta czy akolite? Nie, na akolite, no bo wolę dobrać kartę, prawda? No tak, na 100%. I co? Co dobrzymy? No tego nie mogę zagrać tutaj. Face. On pokazał mi, że nie ma żadnych aktywatorów. Żadnych aktywatorów nie ma. Aktywatorów to znaczy, żeby ten na przykład totem zaczął mnie bić. On dostał ostatnią swoją kartę. Jeśli to nie, jeśli to jest Nzot, to mnie... Nie, to jeśli to jest Nzot, to easy. Bo on będzie miał... No to mogę go zabić ze stołu. Więc nie może zagrać Nzota. Nie może zagrać... No co on może zagrać?
No nie może nic zagrać. Nie, to jest nic. No to dobiera tylko jedną, tak? No tak. No to ja to mogę zabić i face i jest. Wow, wygraliśmy to tak! O, jak to. I to nawet jeszcze trzy karty mam w deku, tak? Value game z szamanem. I to przez większość meczu nie miałem ikoli konsekracji. Wow. Znaczy, przepraszam, że to ująłem. Value game z szamanem, z Jade szamanem, jeszcze z agoniami. Wow. A czy mój przeciwnik popełnił, myślę, że mnóstwo błędów. W sensie i to błędów, które można było zobaczyć, a możliwe, że można było nie zobaczyć, no bo wiadomo, nie widziałem jego talii. Znaczy, nie widziałem jego ręki. Ale wow, no udało się. I to nawet bez jakiegoś takiego chorego komba z Branem, bo Bran w tym deku może zrobić naprawdę niesamowite rzeczy, bo możemy zagrać albo podwójnego kramarza z nim, albo możemy zagrać Brana ze skoczkiem, albo możemy zagrać Brana z Kiełzarem, takiego defensywnego. Możemy zagrać też, zdaje mi się, że jest jeszcze, Brana właśnie, z Barncem możemy zagrać Brana. I to wszystko są komba, które nie są jakieś mega drogie. To nie jest takie kombo, w które musimy wpakować trzy karty, Taurisena i jeszcze coś tam. To są takie casualowe komba, które możemy w siódmej turze po prostu sobie wpakować Brana Barnca, albo w piątej turze Brana Kramarza, przepraszam. Więc wtedy jest strasznie fajny, bo i to jest bardzo ważne, moi drodzy, to będzie dzisiaj, moi drodzy, tak z przesłaniem będą te mecze. Przesłanie, moi drodzy, jest takie, że bardzo fajnie się gra dekami, które samemu się stworzy, masz jakiś pomysł, jakoś się to troszeczkę doszlifuje, pracuje nad tym, bo to naprawdę sprawia, że się fajnie gra Hearthstone'a. W momencie, kiedy mamy bardzo dużo deków, które są proste, łatwe do grania, są już, że tak powiem, refined deckami, że ktoś się sprawdził, to już ktoś milion razy tym wbił legendę i wiadomo, że to jest dobre, łatwe i przyjemne do grania, bo nie trzeba dużo myśleć. No tak, no tym się fajnie gra, co nie? Tym się fajnie gra, bo się rankuje do góry, ale jednak jak stworzycie coś własnego i idziecie tym własnym pomysłem, to czujecie jakbyście, wiecie, no tak jakby stworzyli coś własnego. To jest ogromnie, ogromnie według mnie satysfakcjonujące. To jest dokładnie to słowo, którego szukam. Satysfakcjonujące. Jestem ogromnie ukontentowany, że mogłem dzisiaj wam pokazać tego Healing Paladyna, bo chyba tak można go najłatwiej nazwać, też tempo nie, ale przepraszam, Healing albo Value Paladyna. Bardzo ciekawy deck. Ogromnie żałuję, że Paladyn nie dostał dostępu do Kozakusa, bo z Kozakusem i Rino to byłaby jeszcze ciekawsza, jeszcze fajniejsza i jeszcze bardziej interesująca. Ale jestem ciekawy waszych sugestii, jakby można ten deck bardziej przystosować do mety, co by można było tutaj ciekawego wsadzić, bo ja przy okazji tworzenia tego deku wpadłem na bardzo dużo fajnych kombinacji, które nie są takimi zupełnie wymyślonymi, wyssanymi z palca pomysłami głupimi, które po prostu już działają raz na tysiąc, tylko fajnymi kombinacjami, które nie są jakieś bardzo, bardzo trudne do wyciągnięcia, a wyglądają całkiem spoko. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!